No dobra, jaką mamy sytuację? Bo miasto podało oficjalny komunikat, że blokady są przerwane, że rolnicy jadą do domów i problemy z paraliżem w mieście się skończyły. Bo jak to w tej chwili wygląda? Bo okazuje się, że nie wiem, był to zły komunikat? Może nie, że był to zły komunikat, tylko to była dezinformacja pomiędzy organizatorem a przewodniczącym i służbami. Bo jeżeli mamy zgromadzenie zgłoszone, że ono trwa do godziny 17, to ono trwa do godziny 17. Nie robimy czegoś takiego, że o godzinie 12 mówimy, czy piszemy w prasie, że protest jest zakończony, skoro jeden z punktów jest cały czas blokowany do godziny 17 w mokrym. Ale z informacji, jakie uzyskałem, okazało się, że Marek Duszyński rozwiązał zgromadzenie. Czy on mógł rozwiązać to zgromadzenie? Rozwiązać zgromadzenie może tylko przewodniczący. Czyli de facto jesteśmy w punkcie wyjścia, blokada trwa do godziny 17, tak? Blokada trwa do godziny 17. I nic wcześniej się nie uda? Nic wcześniej nie uda się zrobić. Takim podejściem, jakbyśmy mieli jak pan, to nic byśmy nie wygrali. A wygracie? Uwierzy mi pan, że tak. To daj wam Boże. Daj wam Boże. Zapach. To nie ma czego zmian, proszę pana. Bo ludzie chcą pracować i żyć. Proszę bardzo, jak pan pracuje. My też pracujemy. Ja też pracuję. My stojąc na blokadzie nie walczymy tylko o swoje, tylko również i dla państwa. Ale wie pan co? Proszę nie krzyczeć, ja się nie unoszę. Ale jak ja nie kupię, to pan nie sprzeda. Tak? Ale jak my nie wywalczymy, to pan nawet marchewki na działce nie wyhoduje. No widzi pan, jakie to jest niedoinformowanie? Proszę poczytać sobie, proszę poczytać o Zielonym Ładzie. Proszę sobie poczytać o Zielonym Ładzie, jak pan do mnie wróci, to porozmawiamy o tym. No to jest ciemnogród, totalny ciemnogród. Bo zjechali się do domu. I stanie. Dzieci ze szkoły odebrać i rozwieźć do domu, nie? No a teraz dlatego ktoś powiedział, że za dwie godziny to będzie mu czarna powieść. Dlatego z naszej strony przejedzie pan, bo my wszystkie linie komunikacyjne, czy dzieci, czy MZK, czy linie autobusowe pomiędzy miastami przepuszczamy normalnie, a że miał pan problem wczoraj w innym mieście, no to naprawdę to trzeba zgłosić do organizatora, że nie może być takich rzeczy. Bo dzieci nie są winne temu, że my protestujemy. No ja wiem, no wczoraj to kolega był wolny, to pojechał, nie, ale dzisiaj, no to dobra, to ja dziękuję i już jadę, my dobrze? Również, pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Przedsięwzięcie. No i do której tu byłem? Do 17. I o 17 zawijamy się i nas tutaj nie ma i pan przejeżdża, bez żadnego problemu. A ten... a teraz nic? Czy tak co godzinę albo coś? Nie. Przyjechaliśmy tutaj w sumie na 3,5 godziny i po 3,5 godzinie zjeżdżamy ze skrzyżowania i udrożniamy. Czego byście się domagać? Przede wszystkim? No. Zero importu. A to zero importu produktów. Ja nie jestem władny, bo... Ale nie, ja panu mówię, czego my się domagamy. No. Walczymy o to, żeby był wstrzymany import produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. I przede wszystkim Zielony Ład, żeby poszedł do kosza. Ale Ukraina nie tu jest. Tak. A to nie chodzi o to. Słyszał pan coś takiego o wprowadzeniu przez premiera przy granicznych terenach infrastruktury krytycznej? To są miejsca, w których nie wolno robić protestów ani żadnych zgromadzeń. No ale taką sytuacją wywalczycie coś?
Myślę, że tak. Bo jak będziemy siedzieć w domu, to na pewno nic nie wywalczy. A innej formy nie ma? A jaką inną formę? A ja nie wiem. Jaka inna forma by była wygodna? Żebyśmy nie wyjechali na drogi. Ja mam dwa silosy pełne zboża i nie mam, mam gdzie sprzedać. Jest taka cena śmieszna, że się wstyd przyznasz. Wiem o tym. Tak. Może pan do mnie zajechać na podwórze. Dwa silosy pełne zboża.